witaj w kolejnym odcineczku mojego vloga aktorskiego. Ty pytasz, Oscarowa mama odpowiada, czyli ja. Dlaczego Oscarowa mama? Dlatego, że tak jak wiecie, od 5 lat gram w serialu 19+, gram postać Marty Prus i jestem mamą Oscara. Dlatego na Instagramie mam swój hashtag Oscarowa mama, tutaj też na YouTubie Oscarowa mama i oczywiście na TikToku. Też jestem Oscarową mamą, mam swój hashtag. Dlaczego się dzisiaj nagrywam? Dlatego, że już się po prostu stęskniłam za tobą. Słuchaj, dużo dostałam ostatnio zapytań, jak to jest w serialu, w filmie z tą kasą, z tymi pieniędzmi. No jak to może być? No po prostu jest kasa, są pieniądze. Ale o co chodzi? Powiem po prostu dokładniej wam. Pytacie mnie, czy pieniądze, które mamy w serialu, bo czasami płacimy za coś, czy one są prawdziwe, czy nie? No nie. Dostajemy sztuczne pieniądze. Prawdziwej kasy nie ma na planie. To wszystko są pieniądze sztuczne. Czy widzicie stówkę, czy dwie, czy 200 zł, 200 zł. Czy widzicie 50 zł, to wszystko jest sztuczne. Tak samo jest z bronią. Jeśli nawet na planie jest prawdziwa broń, no bo to różnie bywa, ale zazwyczaj są to atrapy, ale jeśli nawet jest prawdziwa, to nigdy nie jest ona naładowana, no bo nie może być przecież. Ale zazwyczaj są to atrapy. Tak to wygląda. Jak widzicie, że w serialu 19+, ktoś w pubie, na przykład Addiction, płaci pieniążkami, są to po prostu pieniążki sztuczne. Tak samo mieliśmy taką fajną, słynną naszą scenę, jak ojejku, ile to już było lat temu, chyba ze 3, jak Oskar i Irek pogonili kochanka mamy Oskara, gdzie mieliśmy właśnie kasę wtedy na planie, nawet mamy fajne zdjęcie, dlatego dałam je tutaj na czołówkę. Słuchajcie, trzymajcie się, trzymaj się, cieplutko, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego odcineczka, a będzie o tym, jak to jest z tymi lokalami na planie.